Jak wychodziliśmy, było tego na 2 centymetry. Ale pięknie. I że cię nie opuszczę. Wystarczy. Nie czuję palców. Dzięki. Meatloaf. Zrobiłbym wszystko dla miłości. Nie lubisz tej piosenki. Zrobiłbym wszystko dla miłości. Wyłącz to. Ale tego nie. Mój mąż lubi ckliwe kawałki. Błagam, dość. Uwielbiasz to, przyznaj się. Uwielbiasz tę piosenkę. Mam pewną teorię. Zrobienie tego w samochodzie gwarantuje ciążę. Co? I ja mam pewną teorię. Moja teoria dotyczy chwil. Tych wstrząsających. Według mojej teorii, te przełomowe chwile, te rozbłyski o wielkim natężeniu stawiające nasze życie na głowie, określają w rzeczywistości to, kim jesteśmy. 4 lata temu. Dziękuję. Następna osoba? Jedna z moich najulubieńszych chwil. Zapomniałaś zabrać zezwolenie. Po prostu lubię sobie postać 2 godziny w kolejce. A zezwolenie to tylko bonus. Instytut Sztuki? Pracujesz tam? Nie, studiuję. Jestem Paige. Wybacz, Leo. Wielkie dzięki za to, Leo. Zauważyłem, w zupełnie niegroźnych zamiarach, mamy tę samą strefę PBDM. Serio? Tak. Imponujący zmysł obserwacyjny. Właśnie. A co to jest strefa PBDM? Strefa parkowania dla mieszkańców. Więc łączy nas intymna więź. Właśnie. Pomyślałem sobie, że należy nam się wspólny drink dla uczczenia naszej strefowej kompatybilności. Panie przodem. Specs of silver in the evening sky. Specs of gold.
Na katar? Na ból głowy? Na serce. Na później. Pierdnąłeś? Nie. Może trochę. To trochę pojechane. Ale mega romantyczne. Tak bardzo cię kocham. To obłęd. U żony doszło do krwotoku śródmózgowego. Przy urazach mózgu przedłużamy śpiączkę, by organizm się regenerował, a mózg wracał do normy wraz z ustępowaniem obrzęku. A potem powoli wybudzamy. Chodzi o to, że każdy z nas jest sumą chwil, które kiedykolwiek przeżyliśmy ze wszystkimi znanymi nam osobami. I właśnie te chwile tworzą naszą historię. Osobista lista wspomnieniowych hitów, które odtwarzamy w pamięci wciąż i wciąż od nowa. Nie jesteś głodny? Co robisz? Nic. Nic. A to co? Nic. Nic. Jedzenie gotowe. Nie przyzwyczajaj pchlarza, mam alergię. Taką samą jak na kolendrę? Nie cierpię kolendry. Właśnie, to nie alergia. Komu truskawki z targu? Kupuję żarcie, niedobrze. Wiemy, co to znaczy. Lubię ją. Jest naszą maskotką. Dzięki, chyba. Już wolę ją niż tamtą Fredkę. I robi świetną kawę. Zatrzymajmy ją. Zamieszkasz u mnie? Zamieszasz mnie? Zrobiłeś literówkę. Mówiłem. Tak. Ślubuję pomagać ci kochać życie. Tulić cię z czułością i mieć cierpliwość, której potrzeba w miłości. Mówić, gdy słowa są potrzebne i milczeć wspólnie, gdy nie są. Zgadzać się na niezgodę, na tort czekoladowy. I grzać się ciepłem twojego serca, które zawsze będzie mi domem. Wysoko ustawiłaś poprzeczkę. Spisałaś to na karcie dań? Tak. A co? Ślubuję kochać cię namiętnie pod każdą postacią. Teraz i na zawsze. Ślubuję nigdy nie zapomnieć, że jest to miłość mojego życia. I zawsze czuć w najgłębszych zakamarkach duszy, że niezależnie od wyzwań losu, które mogą nas rozdzielić, będziemy zawsze potrafili do siebie wrócić. Czy godzicie się być małżeństwem na zawsze? Tak. Tak. A zatem w imieniu władz stanu Illinois? Ochrona. Ogłaszam was mężem i żoną. Buzi i w nogi.
Mam jedną rzeźbę. Jedną. To niemożliwe. Ja nie... Boże. Będzie dobrze. Muszę tam zadzwonić i powiedzieć, że nie dam rady. Chodź ze mną do łóżka. No, wiem, że chcesz iść ze mną do łóżka. Nie, błagam. Przestań. Uważam, że to ma potencjał. Trzeba nad tym popracować. Ale widać już, jakie to klimaty. Tutaj mamy coś w rodzaju mrocznej zasłony, a tam, dla przeciwwagi, element światła. Abstrakcja, ale do mnie już przemawia. No co? Ty mnie strasznie kochasz. To prawda. Wiem, ponieważ to jest moja rzeźba. A to jest sterta odpadów, które już nie wyrzucę. Chwila wszechogarniającej fizycznej, psychicznej i każdej możliwej formy miłości. Nie za blisko. Będzie trochę otumaniona, więc dajmy jej trochę przestrzeni. Hej. Świetnie cię znowu widzieć. Paige? Już dobrze. Jesteś w szpitalu. Miałaś wypadek samochodowy. Doznałaś urazu głowy, więc trzymaliśmy cię w stanie śpiączki. Jak się czujesz? Boli mnie głowa. To zupełnie normalne. Zaraz coś podam. Czy ktoś jeszcze ucierpiał, doktorze? Paige, wiesz, kim jestem, prawda? Tak. Moim lekarzem. Jestem twoim mężem. Panie Collins, miało być dobrze. Uraz głowy to nie złamanie kości. Mózg bywa nieprzewidywalny. Bywa, że wywołany przez obrzęk ucisk upośledza pewne funkcje. Upośledza? Ona mnie nie pamięta. Często obserwuje się dezorientację, zaniki pamięci, wahania nastroju. To normalne objawy. Więc taka jest moja teoria. Przełomowe chwile określają to, kim jesteśmy. Jednego nie przewidziałem. Co będzie, jeśli się okaże, że żadnej z nich nie pamiętasz?
Co robisz? Śpię. Przyniosłem ci trochę ubrań. Dziękuję. Chyba zgłodniałam. Chodź. Chciałabym ustalić z tobą parę faktów dotyczących mnie. Nas. Super. Jesteśmy małżeństwem. Tak. I mam włosy bez sensu. Bądź obiektywna. Żal ci czasu na ich prostowanie. Wolisz go spędzać w swojej pracowni. W pracowni? Po co mi pracownia? Jesteś artystką. Rzeźbiarką. Masz wielki talent. W tej chwili pracujesz nad 4 rzeźbami do holu Tribune Tower. Wielka sprawa. Wszyscy się bili o to zlecenie, ale twoja wystawa była tak świetna, że wygrałaś. A mój dyplom z prawa? Nie skończyłam prawa? Chyba zabrakło ci paru zaliczeń. Ostatni raz chciałam być artystką, kiedy byłam w liceum. To dla ciebie wielki plus. Jej uraz mózgu? Idiota z ciebie. Zapomniała, kim jesteś, więc nie pamięta twoich wtop. Nowy start z czystym kątem. Skoro cię nie pamięta, jak sobie przypomni, że cię kocha? Jak takiego w ogóle można kochać? W dodatku teraz zbrzydłeś. Jesteście dla mnie prawdziwym wsparciem. Ale tak serio. A jeśli mnie sobie nie przypomni, co wtedy? Przypomni sobie. Nas wszystkich też. Jesteśmy jej rodziną. Tak. Masz rację. Szukam żony Paige Collins. Wczoraj tu leżała. Przenieśli ją na oddział VIP-owski. Wystarczy nam kasy? Nazwany na cześć fundatorów. Tędy do windy, na drugim piętrze pójdzie pan w prawo. Dzięki. Pamięć długotrwała wraca. Jestem przekonana, że z czasem powróci i reszta wspomnień. Pan Collins. Dobrze, że pan przyszedł. Dziwaczna sytuacja. Jestem Leo, mąż Paige. Wie pan, co czułem, dowiadując się od osób trzecich, że moja córka leży od tygodni na Ojomie, a nas nie powiadomiono? Powinien pan zadzwonić. Przepraszam. Nie znałeś wcześniej moich rodziców? Nie rozumiem, dlaczego? Pani doktor, co dalej? Im szybciej wróci do normalnego trybu życia, tym lepiej. A za tydzień, dwa radziłabym wizytę u neuropsychologa. Zapewnię jej najlepszych terapeutów i specjalistów. Wrócisz do domu. Mama urządzi ci twój dawny pokój, ja wezmę urlop. Nie chcę państwa obrazić, doceniamy troskę, ale Paige powinna wrócić do normalnego trybu życia, czyli do życia ze mną. Nie pamięta go, ale sobie przypomni. Tak twierdzi pani doktor. Mówiła, że Paige może sobie przypomnieć. Niech wraca do zdrowia wśród osób, które zna i kocha. Chcemy tylko jej dobra. Nie pytając jej o zdanie? Proszę, żebyście przestali się kłócić. Nie musimy jeszcze o niczym decydować. Proszę wrócić do domu i odpocząć. Wszystkim się to przyda. Jakim cudem mąż nie zna rodziny żony? Nie odzywałaś się do nich. Od lat. Dlaczego miałabym zrywać kontakt z rodziną? To było przed naszym poznaniem. I nie mówiliśmy o tym? Mówiliśmy. Więc? Po pierwsze, chciałaś mieszkać w mieście i studiować sztuki piękne.
Twój ojciec nalegał, byś skończyła prawo. Miał dość sztywne poglądy na to, co masz w życiu robić. A potem spirala się nakręcała. Pamiętam, że studiowałam prawo i byłam narzeczoną Jeremiego. Sama nie wiem. Dobra, skarbie, może najlepszym wyjściem na tym etapie będzie powrót do dawnego życia. Ze mną. Słyszałaś, co mówiła pani doktor. Tak będzie najlepiej. Ale ja cię nie znam. I mam teraz wsiąść do twojego wozu i jechać do twojego domu? Naszego. Nie mając dowodów, że się kochamy? A ślub? Ludzie pobierają się z różnych powodów. Jakich? Dla zielonej karty. Jestem z Cincinnati. Czy piszę pamiętnik? Nic mi o tym nie wiadomo. Chyba nie mógł znaleźć innych ubrań. Bardzo dobrze wyglądasz. Jedziemy do domu, więc są koszmarne. Rozumiem, że nas opuszczasz. No właśnie. Nie wolno ci prowadzić, póki ci na to nie pozwolę. Widzimy się za 3-4 tygodnie. Zgoda? Dzięki. Bardzo dziękujemy. Gotowa? Zaraz. Mam pocztę głosową, sprzed wypadku. Chciałaś dowodów. Posłuchajmy. Cześć, kotku. Wybacz, wciąż siedzę w pracowni. Tak tęsknię, że zaczynam cię rzeźbić. Co potem robisz? Potrzebuję kolejnej dawki, Leo. Jeśli rozumiesz aluzję. Tak. Tak czy siak odzwoń. Kocham. Sam nie wiem. Może to nagranie nie jest na nic dowodem. Nie. Jest słodkie. Wydaje się być szczęśliwa. Słuchaj, zastanów się. Rzuciłaś prawo. Zerwałaś zaręczyny, przyjechałaś do miasta. Sama dokonałaś tych wyborów. Zanim jeszcze mnie poznałaś, uważam, że powinnaś uszanować te decyzje. Przynajmniej teraz. Popełniasz błąd, Paige. Obiecuję otoczyć ją opieką. Wróć do domu. Wróć do mnie. Jakoś to wspólnie rozwikłamy. Chyba mogłabym spróbować. Sprawdźmy, czy to mi pomoże odzyskać pamięć. A jeśli się rozmyślę, wrócę do domu. Wyszłam za niego. Musiałam mieć jakiś powód. To warunkowa zgoda. Trudno. Wyglądam jak świr. A moim zdaniem świetnie. Gdzie mieszkamy? W północnej części miasta. Kto jest prezydentem? Kraju? Tak. Obama. Ten senator? Tak. Oddałaś na niego głos. Poważnie? Witaj w domu. Niespodzianka. Fajnie cię widzieć.
Leo nas do ciebie nie wpuszczał. Przychodzili codziennie. Brakowało nam ciebie. Rozumiem, że się dobrze znamy. Jestem Sonia. Mój chłopak Kyle. Jim, wyglądasz super. Lily, chodziłaś w szpitalu na siłownię? Cześć, Paige. I Josh. Przepraszam. Dzięki, że wpadliście. Wybaczcie, że na tak krótko. Dobrze się czujesz? A jak myślisz? Wiem. Sporo nowych wrażeń. Nie. Sporo nowych wrażeń dostarczyłby powrót do domu. Do nieznanego mieszkania z facetem, którego nie znam. To by było sporo nowych wrażeń. Ale przyjść na to wszystko, plus dom pełen ludzi, którzy mnie szarpią, ściskają, płaczą i gadają o kolejnych gównach, których nie pamiętam, to nie sporo nowych wrażeń, to paranoja. Masz rację. Myślałem, że przyjdzie parę osób. Możesz wyjść? Paige. Przepraszam cię. Naprawdę nie dasz mi spokoju? Przepraszam. Jasne. Przepraszam. O Boże, mama mnie zabije. Dzień dobry. Nie zapukałeś. Nawyk. Przepraszam. Ale przecież już go widziałaś. To nie jest zabawne. Powinieneś pukać. Wybacz. Ładnie ci w tym. Serio? Jedyny z moich ciuchów, w którym dobrze się czuję. To moja bluza. Nie, w porządku. Co? Patrzysz na mnie jak na zwierzaka w zoo. Wybacz. Sam jeszcze tego nie ogarniam. Zawsze tak się starasz? To na przeprosiny za wczoraj. Kretyński pomysł. Nie pomyślałem. Nie, proszę. Wybacz. Nie przejmuj się mną. Rób to, co zawsze. Pracujesz? Masz posadę? Tak. Jeśli nie splajtowałem.
Mam studio nagraniowe. Super. A jak wygląda moje życie? Jak zwykle spędzam dzień? Cóż, zwykle wstajesz i robisz kawę. Dobra. Nie, sam dziś zaparzyłem. Chyba. A potem? Nie, to jest dla mnie. Ty nie jesz mięsa. A potem sprawdzasz pocztę i płacisz rachunki. Ale idę o zakład, że nie pamiętasz haseł i numerów kont. Więc cię w tym wyręczę. A potem jedziesz do pracowni. Zawiozę cię tam, pokażę ci, co robisz. Wiesz? Nie musimy od razu wszystkiego przerabiać. Idź do pracy. A potem poćwiczymy na fiszkach albo coś. Na pewno? Tak. Dam sobie radę. Popatrz. Masz tu klucze i komórkę. Gdybyś mnie potrzebowała, masz tam wszystkie moje numery. W porządku. Miłego dnia. Co nowego, Lil? Nawijaj. Ten z butami w szpic fatalnie całuje. Chyba go skreślę. A tak serio, wczoraj mieliśmy tu piekło. Dwa zlecenia na jeden termin. Nadmiar klientów to oznaka sukcesu. Ale mamy tylko jedno studio, więc trzeba wybierać. Ludzie z Dune Advertising poszli do Sandspace. To ważny klient. Zawsze powinien mieć pierwszeństwo. Wiesz przecież. Nie rozerwę się. Nie jestem jednoosobową firmą. Wiesz, że się nie obijałem. Wiem, rozumiem, nie gniewam się. Ale gówno się rozlewa. Dobra, już tu jestem. Jak z nią? Dochodzi do siebie. Jest... Słuchaj, dzięki. Będzie dobrze. Świetnie. Widzimy się na promocji o 15:30? Jasne. Zajrzę do domu, przebiorę się, sprawdzę jak Paige, ale przyjadę. Kolejne dowody. Ślubuję pomagać ci kochać życie, tulić cię z czułością i mieć cierpliwość, której potrzeba w miłości. Mówić, gdy słowa są potrzebne i milczeć wspólnie, gdy nie są. Zgadzać się na niezgodę na tort czekoladowy i grzać się ciepłem twojego serca, które zawsze będzie mi domem. Spisałaś to na karcie dań? Dziwne. Ślubuję kochać cię namiętnie pod każdą postacią, teraz i na zawsze. Ślubuję nigdy nie zapomnieć, że jest to miłość mojego życia. I zawsze czuć, w najgłębszych zakamarkach duszy, że niezależnie od tego, co może nas rozdzielić, będziemy zawsze potrafili do siebie wrócić. Mogę prosić jedną z tych, a nie ulubione? Mam ulubione? Cudownie. Poproszę ulubione.
Słucham panią. Mogę skorzystać z pańskiej komórki? Cześć, Lil. Wiem, że jest w późno, ale nie mogę. Muszę znaleźć Paige. Nie, nie wiem. Wymyśl coś. Wybacz, nie miałam do kogo zadzwonić. Siadaj, kochanie. W porządku? Tak. Gdzie byłaś? Zaczynałem się martwić, że stało się coś złego. Zgubiłam się. Fizycznie. Psychicznie chyba też. Mogłaś zadzwonić. Nie wzięłam komórki, a nie pamiętam twojego numeru. Zadzwoniłam do mamy. Spędziłam z nią cały dzień. Zaprasza nas dziś na kolację. Na kolację? Nie musisz iść. Nie wolno ci prowadzić, więc muszę. Ale nie w tym rzecz. Może jutro się obudzę i wszystko sobie przypomnę, ale chwilowo pamiętam tylko ich. Pojedziemy. Przebierzesz się? Już się przebieram. W lewo przy domu Caldwellów. Za ślepą uliczką w prawo, szósty dom po prawej. Presleyowie zmienili skrzynkę na listę. Słodka. Może ten bukiet nie oznacza, że żałuję zerwania kontaktów, ale miałam uraz mózgu, więc może mi darują. Lepsze byłyby niezapominajki. Śmieszne. Naprawdę śmieszne. Więc już się poznaliście. Tata poprosi, żebyś mu mówił Bill, ale woli formę panie Thornton. Siostra ma na imię Gwen. Sporo o twojej rodzinie wiem. Jesteśmy małżeństwem, wiesz? Boże, zaręczyłaś się. Urocza z was para. Dzięki, Paige. Całe wieki się nie widziałyśmy. Prawda? Właśnie. Wszyscy się lekko postarzeli, zwłaszcza ty. Cieszę się, że wróciłaś. Z okazji powrotu Paige zrobiłam jej ulubione danie. Polędwiczki. Proszę, siadajcie. Zanim zaczniemy, należałoby wznieść toast. Kochanie? Wypijmy za zdrowie mojej rodziny. Szczęśliwy los zesłał mi te trzy prześliczne kobiety. I kiedy jesteśmy razem, szczęście ulega zwielokrotnieniu. Witaj w domu, skarbie. Zdrowie rodziny. Leo. A twoja rodzina? Często się spotykacie? Nie. Szkoda. Rodzice nie żyją. Mam tylko Paige. Teraz ona jest moją rodziną. A z czego się utrzymujesz? Otworzyłem studio nagraniowe. Paige namówiła mnie, żebym spróbował sił w branży. Naprawdę? Tak. Ale to już raczej ginący zawód. Dziś można już nagrywać w domu na komputerze. Efekt jest ten sam. Ryan? Wszystkie moje ulubione płyty mają w sobie życie, ciepło, duszę. Jak riffy Scottiego Moore'a w Mystery Train. Nie do osiągnięcia na komputerze. Musi być sala, trzaski na taśmie. Prawdziwi muzycy nakręcający się wzajemnie. Wracając do twojego pytania, to być może ginący zawód i można osiągnąć wysoką jakość na domowym sprzęcie, ale
Nie da się odtworzyć klimatu. Sun Studio na laptopie. Podobno wszyscy tu dziś przyjdą. To nie za dużo dla Paige? Nie, jest super. Czy to nie Diane Chain? Tak. Ale już się z nią nie spotykamy. Faktycznie, długo cię tu nie było. Powodzenia, stary. Przepraszam, Leo, moje koleżanki ze szkoły. Shanna, Carrie, Lisbeth. A ja? Nie przedstawisz mnie? Przepraszam, to jest Jeremy. Kopelat. Serio? Nic się nie zmieniłeś. Nie wiem, czy wspominała Leo. Mąż Paige. No tak. Komu drinka? Viserono. Jagodowe mojito. Serio? Tak, pamiętam. Pamiętasz, jak się szykowałyśmy do balu gwiazdkowego w 9 klasie? Kręciłyśmy ci loki i spaliłyśmy ci połowę włosów. Pamiętam. W końcu poszłam na zabawę w berecie. Ubrana w słodki sweterek i sącząca mojito panna. Jak żona ze Stepford? Mniej więcej. I flirtowała przy mnie z Jeremym. Z ex-narzeczonym? Nie. W jej umyśle to aktualny narzeczony. Więc wkurzał ją jakiś nieznany jej mąż, blokujący jej dostęp do jego fiuta. Nie wiem, czy umiem to ogarnąć. Co ją nakręca? Paige? Nie, jej matkę. Tak, Paige. W sensie w łóżku? Boże, Leo. No co, to prywatne sprawy. Coś między nią a mną. Będę obiektywna. Lubiła skotki. Powaga? Miałaś być obiektywna. Jestem, tylko... Skoro lubisz perwersję, to nie tak. To ją rozluźnia, kiedy za dużo myśli. No to spróbuj. Serio? A co masz do stracenia? Cześć, Lisa. Negocjuję z nimi od lat i wiem, że mają... Coś ważnego mi się objawiło. Zadzwonię później. Pamiętasz, jak wtedy nad jeziorem zapewniałeś mnie, że zawsze mam w tobie wsparcie? Tamtej nocy w hangarze dla łodzi? Możesz mi powiedzieć, co się z nami stało? Cała ty. Rzucasz faceta, wracasz i domagasz się wyjaśnień. Rzuciłam cię? Okrutne, brutalne, przedślubne zerwanie. Dlaczego? Pytam o to ja, wszyscy znajomi i dwie dziewczyny zaliczone z zemsty. Czekamy na odpowiedź. Pytam serio. Musiałam mieć jakiś powód. Zmieniłaś się. Zaczęłaś inaczej mówić, inaczej się ubierać. Zwątpiłaś w sens studiowania prawa i w sens naszego związku. Zwróciłam ci pierścionek? Tak. Kto go teraz nosi?
Jeszcze nikt. Ale związałem się z Rose, tą z klasy Gwen. Jestem z nią już od roku. Nie mogłem czekać w nieskończoność. Nie mogłeś przewidzieć, że doznam urazu mózgu? Zapomnę o zerwaniu i przyjdę tu, żądając wyjaśnień? Co z tobą? Przepraszam, nie chcę ci przeszkadzać w pracy. Wybacz, tego się nie spodziewałem. To z przyzwyczajenia. Nie miałam pojęcia, dokąd idę, póki się tu nie znalazłam. Ale to idiotyczne, że odcięłam się od wszystkich na 5 lat. To nie jest w porządku. Jak ci minął dzień? W porządku. Cieszę się, że już jestem z tobą. Przepraszam za bałagan. Drobiazg. Robisz kolaż? A robiłam kolaże? Nie, nie przypominam sobie. Wczorajsze spotkanie strasznie mnie zainspirowało. Do zrobienia kolażu? Wróciła fala wspomnień, więc postanowiłam zrobić kalendarium swojego życia. To świetnie. Świetny pomysł. Właśnie. Grzebałam w twoich rzeczach. Nie pogniewasz się? Skąd? Co moje, to twoje. Mam na to stosowny dokument. Wiem, znalazłam. Trafił do lat utraconych. Zaczęłam tutaj. Zdjęcia rodziny. Ja w dzieciństwie, ułożone chronologicznie, bo to pamiętam. To dobrze, nie? Tak, chyba tak. Usiłuję ustalić ostatni zapamiętany fakt, zanim wszystko się zatarło. Jak ci idzie? Byłam w barze Macaroni Grill i pytałam, czy mają zapiekane ravioli. Nie pamiętam odpowiedzi. To wszystko. Ostatnie wspomnienie. Potem obudziłam się w szpitalu. Jak się teraz dowiemy, czy mieli opiekane ravioli? Boże, to nie może być prawda. Spokojnie. To niemożliwe. Nie, nie załamuj się. Co ty wyprawiasz? Przepraszam. To ja przepraszam. To była jedna z naszych zabaw? Mniej więcej. Nie przepraszaj, nie musisz. Rozumiem. To wróci. Musimy się starać dalej. Odnajdziesz się, wszystko się ułoży. Właśnie. Chyba dojrzałam do wizyty w pracowni. Zawieziesz mnie? Jasne. Jedziemy. Twoja pierwsza prywatna pracownia. Świetne, co? Ale nie od razu ci się spodobała. Aż wpadłaś na pomysł okadzenia jej ziołami kupionymi od faceta na rogu Diversey. Zapaliliśmy, zaczęliśmy machać i okazało się, że
to pozwijane zwiędłe liście sałaty, więc machaliśmy płonącą sałatą. Ale najwidoczniej pomogło, bo potem trudno cię było stąd wyciągnąć. Przychodziłaś, wrzucałaś muzę i zaczynałaś tworzyć. Musiałem cię informować, że jest już noc. To jedna z serii rzeźb do Tribune Tower. Co ma przedstawiać? Chyba sama jeszcze wtedy nie wiedziałaś. Chodź. Pomóż jej ustalić, czym chciałaby się stać. Nie wiem, jak się do tego zabrać. Wiesz, czekaj chwilę. Teraz lepiej. Śmiało. Spróbuj, może być fajnie. Możesz ściszyć muzykę? Nastawiałaś o wiele głośniej. Nie mogłem pojąć, jak się skupiasz. Miałam uraz głowy. Ścisz do cholery. Usiłuję ci pomóc. Ale nie jestem workiem treningowym. Nie rozmawiamy ze sobą takim tonem. Byłem w twojej ulubionej portugalskiej piekarni i kupiłem nam... Ktoś tu jest? Tak. Leo? Moja siostra szykuje się do wesela, przedtem ogłasza zaręczyny. Paige mogłaby jej pomóc. Powinnam być teraz przy Gwen. A twoje życie tutaj? Co z twoim niedokończonym zleceniem? Rozmawiałam z ludźmi z Tribune. Wykazali zrozumienie, a tata pożyczy mi na zwrot zaliczki, więc... Sama nie wiem. Nie mogę. Wyjdź, kiedy będziesz gotowa. Dzięki, tato. Tylko do wesela. Uważaj na siebie. Nie wstępuję do sekty, jadę do rodziny. Wiem, ale... Mogę cię chociaż niezdarnie przytulić? Jak się czujesz? Dobrze. Zawroty głowy, dezorientacja, senność? Świetnie. Cieszę się, a tomografia wygląda świetnie. Co za ulga. Coś już sobie przypominasz? Raczej nie. Nie? To nie jest normalne, prawda? Trudno mówić o normie przy urazach mózgu. Paige znów jest taka jak dawniej. To cudownie. Mogę z nią pomówić w cztery oczy? Spokojnie, mamo.
Ja się zgadzam. Dobrze. Dziękuję. Paige, chcesz odzyskać pamięć? Tak. Niektórzy pacjenci boją się powrotu pamięci urazu, ale na szczęście niepotrzebnie. Nie, nie boję się wspomnień z wypadku. A czego? Myślę, że ja... Sama nie wiem. A jeśli nie spodoba mi się dawne życie? Albo jeśli spodoba mi się za bardzo? Nie wiem. Nie jestem psychiatrą, więc może to okropna rada. Ale powinnaś spróbować wypełnić luki. Może zechcesz zmienić życie, ale jeśli się nie otworzysz na wspomnienia, będziesz żyła w strachu przed własną przeszłością. Jestem. A oni to nożownicy przez F. No tak. Mikey, brzmisz super. Zaczynamy. Zacząłem. Linia basu to jedna nuta. Jedna nuta. Super. Drugie wejście. Zmieniłeś się. Chcę się wstrzelić w styl Kanye. To raczej Michael Bublé, ale nieważne, jest ekstra. Przez jakiś czas będę tu wpadał z doskoku. Świetnie, Mikey. Jeszcze raz od początku. Środka czy czegokolwiek. Ludzie przychodzą tu, żeby pracować z tobą. Staram się jak mogę, ale musisz tu być. Wiem. Ale Paige jest z rodziną w Lake Forest, więc muszę tam jechać. Moja żona musi się znów we mnie zakochać. Zaczyna się odliczanie. Ostatni tydzień kawalerskiego życia. Jak? Całkiem nieźle. Kiedy o tym myślę, dostaję lekkich mdłości, ale... Co? Nie, skarbie. Pozytywnych mdłości. Jak w panice albo w podnieceniu. Panika i podniecenie to różne sprawy. Skarbie, będzie tam 400 osób. A czujesz też lekkie mrowienie w palcach? Tak. A co, to źle? Słuchasz Radiohead? Tom York wciąż miewa napady mdłości. Kiedy czuje mrowienie w palcach, wie, że tworzy coś genialnego. I tak się nakręca graniem, że jest bliski omdlenia. Ryan, zbliżasz się do krawędzi geniuszu. Super. Czy to prawda? Paige? Hey, Leo. What? Na co? Fryzura. Zupełnie inna. Ślicznie wyglądasz. Dziękuję. Coś wymyśliłem. What's your favorite book? Twoja ulubiona książka. Pewnie żadna, które pamiętasz. To nic, nie w tym rzecz. Dom przy plaży Pattersona. Nie, serio? Dobra. Dom przy plaży. Na pewno ją komuś podsunęłaś. Tak, chyba Gwen. I pewnie mówiłaś sobie, chciałabym być osobą, która tego nie zna, żeby znów to przeżyć. Pewnie tak. I tak powinniśmy do tego podchodzić. Do czego? Nie pamiętasz, jak się poznaliśmy. Ani jak się w sobie zakochaliśmy. Z jednej strony to koszmar. Ale to najwspanialsze chwile mojego życia. I fajnie byłoby znów coś takiego przeżyć.
jak pierwszą lekturę ukochanej książki. Więc proponuję ci randkę. Randkę? Jakbyśmy dopiero się poznali. Sama nie wiem. Czeka nas wesele. Po randce zaprosisz mnie jako swojego chłopaka. Niczego nie obiecuję. Ale szepnę za tobą słówko. Zgoda. Randka. Mam pewien pomysł, ale trzeba będzie pojechać do miasta. Zgadzasz się? Jasne. Muszę tylko wrócić przed 10 rano. Boże. Pierwsza randka i już się wpraszasz na noc? Jestem w lekkim szoku. Nie, to znaczy wrócisz dziś wieczorem. Ale jeśli chcesz zostać na noc, jeśli chcesz. Chcesz iść na żywioł? Dobra. Wysiadamy? Nie musimy. Teraz się dowiem, że nie jesteś moim mężem, tylko psychopatą, który mnie udusi paskiem od torebki. Nie. Na tym parkingu się poznaliśmy. Zabieram cię na małą retrospektywę naszego związku. Smaczne. Dojrzałaś do deseru? Przed chwilą jedliśmy gofry. To była kolacja, a na deser są one. Skąd wiesz, jakie to smaki? Czekoladkowa rosyjska ruletka. To część zabawy. Odkrywanie, które nam smakują, a które nie. Niedobra? Ta na pewno. Ta powinna ci smakować. Mówiłem. Teraz ty. Raz ty, raz ja? Mają świetną czekoladę na gorąco. Wpadaliśmy tu, kiedy padał śnieg. Chcesz mnie wpędzić w cukrzycę, czy tylko w nadwagę? Masz ją we włosach. Więc przyjeżdżamy tu nocą, żeby patrzeć na jezioro? Nie do końca po to. Ja nie... Nic z tych rzeczy. Mieliśmy to robić co miesiąc. Nie zaliczyliśmy kwietnia. Zaczęliśmy w lipcu. Dlaczego to robimy? Usłyszeliśmy, że robi to kelner z włoskiej knajpy. Ma 80 lat. Uznaliśmy, że też możemy. Miało być bez pianek. Ale dla ciebie zrobię wyjątek. Dobra. Odwróć się. No już. Zaraz. Bez pianki? Tak się umawialiśmy. Let's make the most of these hours.
Dzięki. Ogrzewanie. Powieki mi zamarzły. Nie czuję palców. Nie czuję. Nie wiem, co twoja Paige robiła na pierwszej randce, ale ze mną zaliczysz tylko pierwszą bazę. Wybacz, potrafię lepiej, ale zdrętwiały mi usta. Jest miło. A najwyżej drugą bazę. Idealnie. Dzięki, że zgodziłaś się na randkę. To był bardzo miły wieczór. Stęskniłem się za tobą, za naszym wspólnym życiem, za byciem z tobą. Kocham cię. Powinnam wejść już do środka. Dobranoc. Nie spodziewałam się ciebie. Byłaś z Jeremym? Nie. Umówiłam się z Leo. Lubię go. Ja też. Wszystko dobrze? Jeszcze cię takiej nie widziałam. Ta płaczliwość to twoje nowe ja? Nie poznaję cię. Sama już nie wiem, kim jestem. Mam tatuaż i jestem wegetarianką. Było tak jak dawniej, a nawet lepiej. Wszystko to, co w niej kocham, istnieje. Dla ciebie było to na pewno potwierdzenie twojej miłości czy sensu małżeństwa. Dla niej to tylko udana pierwsza randka. Właśnie. Dlatego zadzwonisz po 3 dniach. Mam zwlekać z telefonem do żony aż 3 dni? Albo dłużej. To nietypowa sytuacja. W sobotę widzimy się na weselu. To oczywiste, że mimo wszystko jesteśmy sobie przeznaczeni. Oczywiste dla kogo? Dla obojga. Po kolacji musimy się zająć wypisywaniem wizytówek. Zanim się za to weźmiecie, mam dla ciebie małą niespodziankę, Paige. Znasz Raya Portera. Wykłada prawo konstytucyjne. Studiowałem z nim, znamy się od wieków. Jest teraz dziekanem Wydziału Prawa. Pozwolą ci wznowić studia. Co? Nie składałam wniosku. Zająłem się tym. To jest obłęd. Jakbym wylosowała od życia zmianę wizerunku gratis.
minął termin spłaty. Chyba przyda ci się kieliszek. Już parę wypiłem. Ale nie tego. Cieszę się, że możemy pogadać. Jakoś przedtem nie było po temu okazji. Tak. Świetnie. Gratulacje. Bardzo dobra. O tak. Sporo rozmyślałem i myślę, że czas, byśmy cię wyręczyli. W czym? Mówię o Paige. Wiem, że nie była ubezpieczona, bo wybraliście taki model życia. I wiem, że toniesz w długach. Ale wiem też, jak możesz z nich wyjść. Jak? Biorąc rozwód. Rachunków będzie coraz więcej. To chyba nie czas i miejsce, by to roztrząsać. Dobrze. Skoro nie zależy ci na własnej firmie, a widzę, że nie zależy, ale Paige, nie chcesz dla niej najlepszego wyjścia? A pan je zna? Znam. Ale z pana hipokryta. Słucham? Tak pan kocha rodzinę i ani razu nie wyciągnął pan do córki ręki. Tchórz z pana. Przedstawić cię gościom? Źle być piątym kołem u wozu. Nie jestem. Ale to trochę dziwne, że tak sam tu siedzisz. Czekam na Paige. No to powodzenia. Kręci cię to, nie? Co? Paige cię porzuciła. Ułożyła sobie życie bez ciebie z jakimś dziwakiem. Ale teraz żałuje. Trochę mnie to kręci. Tak? A wiesz, co mnie kręci? To, że Paige wszystko mi o tobie opowiedziała. Mówiła, że nocami będąc z tobą, budziła się w panice, myśląc, więc to wszystko? O wszystkim ci opowiadała? O tym, że niedawno się do mnie przystawiała też? A może przestała się zwierzać, odkąd nie wie, kim jesteś? Zachowujesz się jak palant, bo wciąż ją kochasz. Łudzisz się, że ją odzyskasz. Sęk w tym, że już raz z ciebie wyrosła. Myślisz, że to się nie powtórzy? Dzięki za radę. Przemyślę to, leżąc w łóżku z twoją żoną. Czekaj, co ty sobie wyobrażasz? Nie wiem. Świetne pytanie, bo wpędzam się w obłęd, robię z siebie durnia. Staję na głowie, by ratować to, co nas łączyło. A ty się przystawiasz do Jeremiego?
To nie fair. Nie fair? Widzę, jak na niego patrzysz. Wiem. Bo kiedyś tak samo patrzyłaś na mnie. Zacznijmy myśleć realnie. Nie wróci ci pamięć. Wciąż jestem dla ciebie obcym facetem. Nie chcę cię skrzywdzić. Ale mam dość ciągłego sprawiania ci zawodu. Wiem. Tak mi przykro. Przeproszę Gwen i Ryana. Nie musisz. Katastrofy na weselu przechodzą do legendy z czasem. Jak patrząc na ukochaną uznać, że już czas odejść? Obym kiedyś umiała pokochać tak, jak ty mnie kochasz. Już raz do tego doszłaś. Drugi raz też się uda. Cholera. Jesteś tu, nie tam. Wszystko dobrze? Spasowałem. To koniec. Poddaję się. Ty się nigdy nie poddajesz. Nie. Gdyby było nam sądzone być razem, bylibyśmy razem. Myślałem o naszym pierwszym wypadzie do Greka na rogu. Wywiesił wielki baner. Już serwujemy zupę. A ja zacząłem nawijać o trudnościach, które facet musiał pokonać, by spełnić swój sen o serwowaniu zupy. A potem, kiedy skończyłem, przez kilka sekund milczała i tylko... powiedziała cichutko, jakby do siebie... kocham cię. I nic więcej. Było to jej pierwsze wyznanie, a ja nie chciałem odpowiadać. Chciałem się w to wsłuchiwać. 2 tygodnie po pierwszym spotkaniu. Wystarczyły jej 2 tygodnie, by się zakochać. Ona mnie nie kocha.
Proszę tu podpisać. Chodź, malutki. Diane? Diane? Hey. How are you? Co u ciebie? Słuchaj. Wiem, że minęły lata. Wyjechałam. Na dłużej. Nigdy nie miałam okazji przeprosić. Złapałam wtedy jakąś dziwną fazę, ale to twój tata zakończył sprawę. Kiedy twoja mama odkryła prawdę, chciałam, żebyś o tym wiedziała. Nie chcę rozdrapywać starych ran, ale czułam, że muszę cię za to przeprosić. Nie, dobrze, że się odezwałaś. Byłaś taką dobrą przyjaciółką. Szkoda, że nie odpłaciłam ci tym samym. Lilie były przywiędłe. Wzięłam słoneczniki. Chciałam ci powiedzieć... Wiedziałaś? Cały czas wiedziałaś. Wybacz. Nie odzywaj się do mnie. Gdzie się cały dzień podziewałaś? Spotkałam w sklepie Diane Chain. Dlatego wtedy wyjechałam? Bo odkryłam prawdę? Szarpię się, by ustalić, kim jestem, a wy mnie okłamujecie? Wykorzystujecie mój wypadek, by odkręcić przeszłość? Nie mogłam znieść myśli, że znów odejdziesz. Masz pojęcie, jaka się czuję zdradzona? Wybacz mi. Od lat nie byliśmy szczęśliwsi. Wreszcie wróciłaś. Na waszych warunkach, jak zawsze. Zdradzał cię z moją koleżanką. Jak mogłaś z nim zostać? Miałam zamiar odejść. Naprawdę, byłam gotowa. Ale pewnego popołudnia zostałam w domu sama i zaczęłam przeglądać zdjęcia. Twoje i twojej siostry. A dom wydał mi się tak pełny nas wszystkich. Byliśmy rodziną, Paige. I uświadomiłam sobie wtedy, że jest to dla mnie najważniejsze na świecie. I nie mogłam. Nie mogłam odejść. Postanowiłaś grać farsę. Nie. Postanowiłam, że z nim zostanę. Za wszystkie dobre rzeczy, które w życiu zrobił. I że nie opuszczę go za to, że raz postąpił źle. Postanowiłam mu wybaczyć. Może Leo miał rację. Może nie dam rady ustalić, kim jestem, przebywając wśród was.
Przepraszam. Coś się stało? Widzę, że musicie pogadać, więc odezwę się. Przepraszam. Co się stało? Mogę cię o coś spytać? Tak. Zawsze i o wszystko. Wiedziałeś o romansie mojego taty? Tak. Wiedziałem. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Tyle razy byłem tego bardzo bliski. Ale ponownie skłócić cię z rodziną? Nie miałem prawa. Chciałem zdobyć twoją miłość, ale nie tak. Chciałem na nią zasłużyć. W tej chwili nie mogę sobie pozwolić na to, by ich stracić. Więc nie trać. Część partii chciała unieważnić ustawy Kongresu, twierdząc, że przedłużanie ochrony prowadzi do niezbywalności praw, sprzecznej z intencjami twórców Konstytucji. Dziękuję za lunch. Chciałem ci coś oznajmić. Zamknąłem sprawę z Rose. Zakończyłem ten związek. Nie. Dlaczego? Przecież mieliście się zaręczyć. Przed tobą. Po mnie. Po tobie, ale przed taką tobą. Przed powrotem dawnej Paige. Jeremy, nie jestem dawną Paige. Jestem tylko Paige. Paige, która wciąż próbuje się odnaleźć. Rozumiem. Ale to nieważne, czy jesteś nową, czy dawną Paige. Wiem, że pamiętasz, jak nam było dobrze. Możemy to odzyskać. Było cudownie. To cudowne wspomnienia, ale innych nie mam. Po tobie jest pustka. Muszę ustalić, jak mi jest bez ciebie. I zrobię to sama. Na pewno nie pamiętasz pierwszego zerwania? Dlaczego? Bo brzmiało to cholernie podobnie. Chodźmy. Wszędzie cię szukałem. Zaniepokoiłem się, nie widząc cię przed biblioteką. Jak ci się podobają wykłady o własności intelektualnej? Właśnie o tym chcę z tobą pogadać. Postanowiłam rzucić prawo. Wynajmę mieszkanie w mieście. Historia się powtarza. Cholera jasna. Popełniłem mnóstwo błędów. Tato, nie chodzi o ciebie, ani o to, co zrobiłeś. Tu chodzi o mnie. O to, kim chcę być, kim jestem. Podpowiedz mi, co mówić, żebym znów cię nie stracił. Nie stracisz. Przełomowa chwila. Moment of impact.
Wstrząs, którego potencjał generowania zmian rozchodzi się jak fala w nieprzewidziany sposób. Doprowadza do zderzenia się cząsteczek. Przybliża je do siebie. A innym nadaje pęd ku wielkim zmianom, doprowadzając je w zaskakujące miejsca. I na tym polega potęga tego rodzaju chwil. Nie potrafisz, mimo największych starań, zapanować nad tym, jak na ciebie wpłyną. Godzisz się, by zderzające się cząsteczki lądowały, gdzie popadnie, i czekasz do kolejnego zdarzenia. Ślubuję pomagać ci kochać życie, tulić cię z czułością i mieć cierpliwość, której potrzeba w miłości. Mówić, gdy słowa są potrzebne i milczeć wspólnie, gdy nie są. Zgadzać się na niezgodę na tort czekoladowy i grzać się ciepłem twojego serca, które zawsze będzie moim domem. Zamknięte z powodu śnieżycy. Mam nadzieję, że nie przyjechałaś do miasta na gorącą czekoladę. Mieszkam tu już od pół roku. W Rogers Park. Naprawdę? To świetnie. Wróciłam do Instytutu Sztuki. Żartujesz? Niezwykła. Chodzę na parę zajęć. To niesamowite, że moje ręce pamiętają to, o czym zapomniał umysł. Dziękuję ci. Nic nie zrobiłem. Zrobiłeś wszystko. Zaakceptowałeś mnie taką, jaką jestem, a nie taką, jaką chciałeś mnie widzieć. Pragnąłem tylko, żebyś była szczęśliwa. To wszystko. Nie ma tu w pobliżu kubańskiej knajpki, do której chodziliśmy, kiedy tu było zamknięte? Jest, zaraz. Pamiętasz? Nie. Chciałabym. Nie, pamięć mi nie wróciła, ale... Spotykam się trochę z Sonią i wypytuję ją o nas. Tak? I co mówi? Że jej zdaniem z nikim się teraz nie spotykasz. Dobrze się domyśla. A ty? Masz kogoś? To świetnie. Chcesz iść do tego Kubańczyka? Ze mną? A może wypróbujemy miejsce, w którym nie byliśmy? Coś nowego? Chętnie. Panie przodem.
Para, której historia zainspirowała twórców filmu, jest dziś małżeństwem z dwójką dzieci. Kobieta nie odzyskała pamięci. Udźwiękowienie Studio MR Sound. Czytał Maciej Kubecki.